Kolejny etap nauczania Pana Jezusa w przypowieściach o Królestwie Bożym. Mówiliśmy, że ten czwarty rozdział został przez Ewangelistę tak szczególnie skomponowany. Kończą go właściwie dwie przypowieści, które zawierają w sobie też wzmiankę o nasieniu, o ziarnie. I wreszcie mamy krótkie, na koniec, podsumowanie, które mówi nam, tłumaczy ten Jezusowy cel nauczania w przypowieściach i przywołuje też ten termin, który jest tak kluczowy dla całej tej sekcji, mianowicie termin słowo, logos. Jezus mówił do nich właśnie słowo. On ich nauczał, głosząc ten logos. Ten logos, to słowo, właśnie jest, jak mówiliśmy, zobrazowane jako to ziarno rzucane, jako ten posiew Królestwa Bożego. Właściwie sama przypowieść o siewcy, wyjaśnienie przypowieści o siewcy, same w sobie w ogóle nie zawierały żadnej wzmianki o Królestwie Bożym. Jedynie tylko między nimi ta rozmowa Jezusa z uczniami, kiedy oni pytają, On odpowiada, że wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. W kolejnym tym fragmencie centralnym, gdzie Jezus opowiada jeszcze przypowieść o lampie, o mierze i wzywa jeszcze do słuchania, także nie ma tam wzmianki o Królestwie Bożym. Za to te ostatnie dwie przypowieści już bardzo wyraźnie mówią o tym, że są o Królestwie Bożym. Rozpoczynają się one właściwie troszeczkę tak na sposób żydowski. Trzeba pamiętać, że już przed przyjściem Pana Jezusa niektórzy rabini tworzyli swoistego rodzaju meszalim, czyli przypowieści, nauczanie, które nawiązuje też do literatury mądrościowej. A więc sami uczeni w piśmie już przed Panem Jezusem wykorzystywali podobny gatunek literacki, więc Jezus nawiązuje do tej praktyki, która w Izraelu była znana. Stąd i różne wprowadzenia do tych przypowieści, tutaj obecnych, ale też licznych innych, przypominają nam właśnie tradycyjne formuły rabinackie wprowadzające właśnie w te przypowieści. Więc tutaj Pan Jezus mówi najpierw, że Królestwo Boże jest jak człowiek rzucający nasienie na ziemię. No, taki pewien skrót myślowy. Jest jak, czyli podobny jest do, czy z Królestwem Bożym, jak to Biblia Tysiąclecia tłumaczy, dzieje się tak, jak gdyby kto nasienie wrzucił w ziemię. Więc te wprowadzenia są takie, można by powiedzieć, troszkę skrótowe, nie takie dokładne i musimy się zastanowić często, jeżeli przypowieść jest jakimś porównaniem, to w takim razie co do czego jest porównywane? To Królestwo Boże do czego jest porównywane? Do jakiejś akcji, czy do jakiejś rzeczywistości, czy do czynności wrzucania w ziemię, czy do samego nasienia, czy też jeszcze do czegoś innego? Otóż właśnie wczytując się w tę pierwszą przypowieść o tym nasieniu wrzuconym przez człowieka w ziemię, to ciekawa rzecz, że wprost wspomniany jest człowiek. Jako że za chwilę będziemy mieć mowę o pewnym rytmie ludzkiego życia, że czy on śpi, czy czuwa, więc nocą i dniem, dzień liczono właściwie po zachodzie słońca, więc ten człowiek żyje w pewnym rytmie właśnie nocy i dni,
I on właśnie, jako ten żyjący na ziemi, nie wie, jaka jest tajemnica życia nawet prostych roślin. Nie wie, jak to się dzieje, że jako automatycznie, automate, jak powie po grecku autor, czyli ziemia sama z siebie, jakby automatycznie wydaje tutaj owoce. Wspomniany jest więc człowiek, ale też dalej rozwija się tutaj ta przypowieść i właściwie na sam koniec dopiero możemy powiedzieć, że przypowieść o królestwie dotyczy tutaj kwestii tajemnicy, tajemniczego rozwoju Królestwa Bożego. Czyli to nie do człowieka jest porównywana ta rzeczywistość królestwa, ale właśnie do tego tajemniczego rozwoju nasienia, bo właśnie z tego nasienia rzuconego glebę wyrasta roślina i człowiek nie wie jak. I Pan Jezus chce to samo powiedzieć o Królestwie Bożym, że ono posiane właśnie nie wiadomo jak. Człowiek nie wie, no bo wszystko zależy od Boga. Człowiek nie wie, jak to się dzieje, że to nasienie kiełkuje i z tego wyrasta roślina. A więc musimy dopiero rozważać i zastanawiać się, do czego właściwie to Królestwo Boże jest przyrównane i jaki aspekt niejako tej opowiastki wziętej z doświadczenia ludzkiego trzeba odnieść do Królestwa Bożego. Później mamy w drugiej przypowieści też pewne wprowadzenie, tym razem w formie pytania, które właściwie są pewnym wyzwaniem dla słuchaczy, by ich wciągnąć w myślenie, by ich zmobilizować do refleksji. Jezus pyta, z czym porównamy Królestwo Boże, czyli jak je porównamy, pos homoiosomen, czyli dosłownie jak porównamy. Dalej, w jakiej przypowieści przedstawimy, czyli tutaj widzimy, że pyta i o sposób wyrażenia tajemnicy Królestwa i też pyta, jak przedstawić treść, więc ta przypowieść będzie nam miała tu przybliżać jakby dwie rzeczywistości. Coś o samym Królestwie Bożym, co się pod tym kryje, ta treść, ale także no, sposób, jak można to Królestwo Boże przybliżyć. No w każdym razie te wprowadzenia tutaj tak nakreślone wymagają pewnej interpretacji. Obie przypowieści mówią nam już o pewnym wzroście, o pewnej dynamice wzrostu Królestwa, więc przypowieść o siewcy mówiła nam o samym dokonaniu posiewu i o różnym losie, ale też w perspektywie sądu, bo ostatecznie później ten plon jakiś zebrany. Podobnie o pewnym kresie procesu wzrostu mówi teraz ta przypowieść o nasieniu rosnącym jakby automatycznie, bo siewca zapuszcza sierp, bo dojrzało to już. Natomiast w ostatniej przypowieści ani słowa już nie ma, żadnej aluzji wręcz do kwestii sądu, podsumowania, kresu, tylko jest pokazany efekt, wielki rozrost ostateczny tego królestwa. Żeby te przypowieści, jak i inne, dobrze zrozumieć, potrzebujemy przywołać to tło, które słuchaczom Pana Jezusa w tamtych czasach było znane. Więc przede wszystkim to, co sami wiedzieli z doświadczenia, ale też to, co gdzieś tam mieli w pamięci w związku z uczestnictwem w liturgii, gdzie czytano Pismo Święte, a więc musimy
przywoływać też to tło, można powiedzieć, starotestamentalne, no bo Żydzi na tych księgach właśnie wyrastali. Działanie ziemi, która sama z siebie, czyli powiedzieliśmy automate po grecku, wydaje owoce z nasion, przypomina działanie tej ziemi już pochodzące z dzieła stworzenia. Tak jak tu czytamy w Księdze Rodzaju, no właśnie Pan Bóg, stwarzając świat, widzimy, że wyznaczył różne role, funkcje i tak uporządkował to dzieło stworzenia, że akurat dał ziemi moc jakąś, żeby właśnie z tych wszystkich nasion, które w nią wpadają, prawda, no ona wydawała odpowiednie plony, by wyrastały rośliny odpowiednio do rodzaju. A więc przywołanie dzieła stworzenia to od samego Pana Boga pochodzi. Od Boga pochodzi ten porządek stworzenia, który pozostaje dla ludzi nadal tajemniczy, bo na przykład i dzisiaj, chociaż potrafimy dzięki rozwojowi nauki, dzięki różnym narzędziom śledzić dokładnie procesy w rozwijającej się roślinie, od powiedzmy tego nasienia, które puszcza jakiś kiełek, i wiemy, jakie tam procesy fizjologiczne zachodzą i w tych różnych właśnie częściach tej roślinki, i w samych komórkach, to jednak nadal dzisiaj życie pozostaje dla nas wielką tajemnicą i naukowcy, zastanawiając się nad tym, jak to w ogóle się dzieje, że te procesy życiowe w taki sposób zachodzą. Więc filozofowie myśleli, że to może jakaś élan vital, jakaś siła życiowa gdzieś się za tym kryje. Dlaczego to wszystko w materii tej ożywionej jednak przechodzi pewne dynamiczne procesy? Do dzisiaj nie wiemy i pewno nie będziemy wiedzieć, no bo to przecież, jak wiemy, Pan Bóg stwarzając taki rodzaj natury. A więc i w czasach Pana Jezusa, Pan Jezus mógł się powołać na to, że życie jest pewną tajemnicą i do dzisiaj pozostaje to aktualne, że też jesteśmy zdumieni, też nie wiemy, jak to się do końca dzieje, chociaż jesteśmy w stanie to opisywać i obserwować. Po wzroście i owocowaniu nastaje tutaj, powiedzieliśmy, czas żniw i gospodarz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo, a to zapuszczanie sierp to właściwie pewnego rodzaju wyrażenie znane nam z Księgi Joela 4:13. Zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. A więc pewne wyrażenia zdają się w ustach Jezusa przywoływać pewne teksty, choćby z proroka Joela, które mają charakter nieco eschatologiczny, mówiący o rzeczach ostatecznych, nawiązują one do idei eschatologicznych, do żniwa jako tego czasu podsumowania. Żniwo było czasem szczególnym, wyjątkowym. Z jednej strony wielu się cieszyło na żniwa, to znowu inni doznawali rozczarowania, gdy nieraz nie zebrano tyle, co by może oczekiwano. Dla ludzi biednych był to trudny czas, bo no, po żniwach trzeba było płacić podatki, opłacić dzierżawę. No i w związku ze żniwami, w czasie żniw bywało, że wybuchały też różne rozruchy i wojny. I wówczas sierpy służące do żniwa przekuwano na miecze. W Ewangelii Marka 4:28 znajdziemy wyrażenie właśnie, że ziemia wydaje plon. Takie określenie przywołuje nam znowu proroka Izajasza z 61 rozdziału, gdzie właśnie jest mowa o tym nowym boskim działaniu
właśnie w ramach odnowy Izraela. Żniwa przywołują też ideę ziarna. I to ziarno może mieć znaczenie także metaforyczne. Więc już wspominaliśmy i wcześniej troszkę o tej metaforyce biblijnej ziarna, ale przypomnijmy, że ziarno może być odnoszone do ludzi. Więc prorok Izajasz w 40 rozdziale, gdy rozpoczyna tę księgę mówiącą o nowym wyjściu, pisze, niby ziarno byli zasiewani i zasadzani, czyli ludzie niczym ziarno. U proroka Zachariasza 10, Bóg zasiał ich między narodami, a więc to ludzie posiewani. Gdybyśmy na przykład sięgnęli do świętego Pawła, to choćby w pierwszym liście do Koryntian, gdy Paweł pisze o swojej działalności ewangelizacyjnej w Koryncie, to mówi, że on posiał, Apolos podlewał, ale Bóg dał wzrost. Więc Paweł teraz dzieło ewangelizacji, głoszenie Ewangelii nazywa właśnie dokonywaniem posiewu. W Apokalipsie zaś świętego Jana w 14 rozdziale obraz sierpa wiąże się ze żniwem eschatologicznym, gdzie jest mowa o zapuszczeniu sierpu, bo tam właśnie dojrzało już, no i trzeba dokonać zbioru eschatologicznego, przy czym jest tam rozróżnienie między zbiorem zboża a zbiorem winogron, które będą nie wzięte do spichlerza, ale wyciśnięte w tłoczni Bożego gniewu. Akcent jest tutaj na to, że ziemia sama z siebie wydaje plon. Służy to podkreśleniu, że dynamizm rozwoju Królestwa Bożego po ewangelizacji, czyli po dokonaniu posiewu, nie zależy już od głosicieli Ewangelii, ale od Boga, który, jak powiedzieliśmy wcześniej, już stworzył taki porządek świata, by rośliny rosły nawet bez ingerencji człowieka. Oczywiście człowiek może też zbierać nasiona, później przygotować glebę, siać, później podlewać, pielęgnować, wyrywać chwasty, ale na świecie Bóg w ogóle taki porządek ustanowił, nawet tam, gdzie nie ma ingerencji człowieka, rośliny rosną. Więc jest to efekt boskiego działania, i nie jest to dzieło ludzkie. Więc na podobieństwo tego teraz w dziele zbawienia i w procesie wzrostu Królestwa, to znowu Bóg gwarantuje ten konieczny, można powiedzieć analogiczny dynamizm, analogiczny do tamtego tajemniczego wzrostu roślin. Dynamizm właśnie procesu wzrostu Królestwa. I także Pan Bóg wyznacza kres dla tego procesu właśnie, można powiedzieć, w dniu sądu, w żniwie ostatecznym, zasugerowanym tutaj przez właśnie zapuszczenie sierpu. Jak nie od nas zależy zatem dynamizm wewnętrzny tych procesów życiowych, nie od ludzi, dlatego tam był akcent położony na tego człowieka. Człowiek nie wie. Tak nie od nas też zależy rozwój Królestwa Bożego posianego w ludziach. Ponadto dzieje się to poza kontrolą przez ludzi tajemniczo i dlatego też ten rozwój Królestwa zapoczątkowanego przez Jezusa w świecie do dnia dzisiejszego nie jest dla ludzi tak oczywisty. Ludzie często nie potrafią dostrzec w ogóle działania Pana Boga. Mówią, Boga nie ma. Dlaczego Pan Bóg na to czy na tamto pozwala? Jak to jest, że w tej chwili, powiedzmy, 2000 lat chrześcijaństwa i świat nie jest święty? Czy Królestwo Boże się nie rozwija? A więc ten rozwój Królestwa Bożego nie jest dla ludzi oczywisty. Jest tajemniczy.
Często nie jest to dla nich dostrzegalny. Ludzie po prostu nie wiedzą, jak to się z tym Królestwem Bożym dzieje. Gdy przyjmujemy całą historię tych 2000 lat chrześcijaństwa, gdzie nawet w samym Kościele tyle różnych sporów, tyle zmagań, tyle też i grzechu, i łaski, wszystko naraz wymieszane, jak to się dzieje, że no jednak Pan Bóg, który uruchomił ten proces przez przyjście Chrystusa i głoszenie Słowa Bożego, dalej to prowadzi. Widzimy, że 2000 lat różne mocarstwa wzrastały, przemijały, znikały. Kościół istnieje i będzie istniał. Pomimo, powiedzmy, no, rozmaitego rodzaju zła, przeciwieństw, prześladowań, jednak ciągły proces głoszenia Królestwa Bożego prowadzi do tego, że Kościół się wciąż rozrasta i rozszerza w świecie. I możemy się czasem dziwić, jak to się dzieje, bo czasem może i głosiciele nie są święci, a jednak gdzieś ta rzeczywistość się szerzy, Królestwa Bożego. Zresztą niczym ukryte w ziemi nasienie, Królestwo Boże rozwija się niepostrzeżenie, choć ostatecznie po czasie widać jakieś przejawy, bo przecież pojawiają się różne dzieła w Kościele, różni święci, bo przecież można po czasie, choćby dzisiaj po 2000 lat zobaczyć, że z tej małej grupki mamy dzisiaj no, około 1,5 miliarda, czy nawet więcej ludzi ochrzczonych, którzy nie tylko o Chrystusie słyszeli, ale w Niego uwierzyli, więc po latach, po tylu setkach lat widzimy, że jest nie regres, ale wzrost. Więc po czasie to widać. Jednak no, nie dzieje się to natychmiast, więc trzeba dużo cierpliwości. Trzeba było setek lat siania Słowa Bożego na różnych kontynentach, żeby ten proces właśnie postępował. Więc rozwój Królestwa Bożego, taki tajemniczy, wymaga cierpliwości, by się wreszcie objawił w pełni. Jest to pouczenie szczególne tutaj Pana Jezusa. Sama ta przypowieść, widzimy więc, że wychodzi od tego, że człowiek posiał, ale akcent spoczywa teraz na tym, co dzieje się automatycznie. A więc, że nasienie wschodzi, rozwija się i wyrasta roślina. Później roślina pełna w kłosie. Trzy etapy tutaj owego wzrostu, na który człowiek nie ma wpływu i musi cierpliwie czekać. W żaden sposób nie da się tego wzrostu przyspieszyć. No, nikt nie próbuje iść na pole i pociągać łodygi zboża w górę, żeby szybciej rosło. Nie da się. To nic nie da. I Pan Jezus, nawiązując do takich prawidłowości z dzieła stworzenia, pokazuje, że Pan Bóg jest Panem czasu i również rozwój Królestwa Bożego w świecie dokonuje się w czasie. Pan Bóg to kontroluje i Pan Bóg jest cierpliwy. Pan Bóg ma czas. I dlatego i ludzie nie są w stanie, analogicznie do rozwoju roślin, przyspieszyć rozwoju Królestwa Bożego. Taka jest prawidłowość. My, Boże, chcielibyśmy nagle wszystkich zewangelizować, cały świat uświęcić, ale nie tędy droga. Więc możemy z tej przypowieści wyciągnąć ważne dla nas wnioski, szczególnie dla tych pierwszych odbiorców przypowieści, ale dla nas też. Widzimy, że zawiera ona pouczenie będące najpierw odpowiedzią na pewno rozczarowanie niektórych, że pomimo, że Jezus uczynił tak wiele cudów, że przeszedł Galileę, tak długo nauczał, takie tłumy za Nim szły wielkie,
mimo tego jego wystąpienia z mocą, wydaje się, że w świecie, najpierw w samym narodzie wybranym i później we wczesnym Kościele i w tych stosunkach, także na płaszczyźnie społecznej czy politycznej, nic się nie zmienia. Więc jak Rzymianie panowali, tak dalej panują. Jak bogacze się bogacili i wykorzystywali biednych, tak dalej się dzieje. Więc nie widać na skutek tego potężnego wystąpienia, wydawałoby się, Pana Jezusa, jakiejś wielkiej, nagłej zmiany w życiu ludzi. A przecież Jezus miał zaprowadzić Królestwo Boże. Z Nim to Królestwo Boże przychodzi, więc Królestwo Boże wiąże się, przynajmniej wiązało się w mentalności tych, którzy na nie oczekiwali, Żydów, z tym, że Pan Bóg przyjdzie i zaprowadzi sprawiedliwość, porządek, nowy ład, gdzie On będzie Królem i Panem we wszystkim, a tymczasem wydaje się, jakby w tym świecie ludzkim wielkich konsekwencji po głoszeniu Ewangelii przez Chrystusa nie było. Ale tak jak powiedzieliśmy, czas należy do Boga i On gwarantuje rozwój Królestwa. Pomimo tych mizernych początków za życia Jezusa ziemskiego, jak później w pierwszych dziesiątkach lat Kościoła, i pomimo braku spektakularnych przejawów, tych przemian jakichś, których by spodziewano się po ludzku z tą rzeczywistością, jednak to Królestwo Boże rozwija się. Dlatego kolejna sprawa to wezwanie, byśmy na tej podstawie zaufali Panu Bogu, że no, skoro jest to w ogóle Jego sprawa, bo to On przychodzi w mocy Królestwa, On przychodzi zakrólować, to On sam też zatroszczy się o rozwój tego Królestwa, który jest posiany w naszych sercach. Misjonarze nie mogą zatem wątpić w sensowność głoszenia Słowa Bożego w jakichkolwiek warunkach, łatwych czy trudnych. Mogłoby się wydawać, że no cóż z tego, że tyle wieków, tyle pokoleń głoszenia, tylu wielkich, świętych kaznodziei, którzy pociągnęli nieraz tłumy, a jednak ten świat się jakoś nie zmienia. To jednak jest sensowne, bo Królestwo Boże ma w sobie ten dynamizm, którego nic nie jest w stanie zdławić, zgasić, stłamsić. Więc Królestwo posiane przez Słowo Boże w sercach ludzkich w sposób niepowstrzymany właśnie mocą Bożą zmierza do swej pełni. Nawet wtedy, gdzie są różne przeciwności, a ludziom wydaje się, że się nic nie dzieje. Więc mamy ufać Bogu, że On jednak nadal będzie ten niepowstrzymany proces rozwoju Królestwa sprawiał i gwarantował. Do tego kolejna sprawa ważna, zobowiązanie dla nas, dla uczniów. Do uczniów Jezusa należy posiać ziarno. Ich zadanie przede wszystkim najpierw i w pewnym stopniu też tylko to siać, głosić Ewangelię. Tak też powiedzieliśmy, że nie mają sensu jakieś wysiłki według ludzkiego pomysłu, jak przyspieszyć wzrost Królestwa Bożego, bo nie będziemy ciągnąć rośliny za łodygę, by szybciej rosła. Ponieważ jest to sprawa Boża, uczniowie winni zaufać, że Bóg da wzrost w swoim czasie. Jezus obowiązuje uczniów zatem do tego, by oni wytrwale siali. Przez te przypowieści pokazuje, że właśnie siewca wyszedł siać, więc Bóg chce, aby Królestwo Boże miał taki początek, a nie inny. I powiedzieliśmy, że ta przypowieść o siewcy jest fundamentalna i trzeba zrozumieć, że
Przychodzenie Królestwa Bożego jest na tej drodze, nie innej. Bóg tak ustanowił. Przez głoszenie słowa. Jezus jest pierwszym głosicielem, ale On teraz przygotowuje innych, napełnia miarą trzęsioną, chce tutaj powiedzmy wsypać w zanadrza nasze, na zanadrza swoich uczniów, aby byli pełni Jego słowa, by zrozumiejąc mogli teraz dalej kontynuować sianie. Więc Jezus zobowiązuje uczniów do wytrwałego siania Bożego Słowa, które jest pełne mocy, bo bez tego zasiewu w ogóle nie będzie plonu. Czyli Bóg jednak związał rozwój Królestwa z pewną działalnością ludzi, posłańców i oni też mają w tym swoją rolę. Mają posiać. Jak w dziele stworzenia Bóg zapewnił rozwój życia na ziemi, tak Stwórca określił sposób przychodzenia Królestwa Bożego. I to musimy dobrze zapamiętać, że jeśli chcemy mieć udział w Królestwie, to nie w inny sposób, ale to Słowo Boże, siane. Ono w którymś momencie przyniesie owoc. Człowiek nie może go własną siłą sprowadzić. Królestwo Boże jest poza naszymi możliwościami, więc tylko Bóg może zakrólować. My nie możemy na siłę zaprowadzić Królestwa Bożego. Możemy jedynie uznać ten Boży porządek, Bożą wolę, że to ma tak się dokonywać i możemy stać się właśnie synergoi, jak powie święty Paweł, współpracownikami Boga, najpierw przede wszystkim przez głoszenie Ewangelii. To gdy chodzi o tę pierwszą przypowieść. O ile ta przypowieść pierwsza mówiła nam o dynamice królestwa działającej poza kontrolą człowieka, to ta druga przypowieść o ziarnku gorczycy właściwie już w ogóle człowieka nie wspomina. Koncentruje się autor tutaj na pewnym kontraście, a więc nawiązuje do przysłowiowego, u nas to by było ziarnko maku, ale tam ziarnko gorczycy, pewno gorczycy czarnej. To ziarnko ma około milimetra wielkości, ale jest taką ciekawą rośliną ta gorczyca, że w ciągu roku z takiego maleńkiego ziarnka wyrasta roślina mierząca czasem 2, czasem nawet do 5 metrów w pewnych warunkach wysokości. Więc jest to taka przysłowiowa roślina, której początek jest, można powiedzieć, malusieńki, a później finał wielki. I Pan Jezus właśnie chce pokazać, że nie należy się martwić tym, że no, początek zasiewu jest taki, można powiedzieć, mizerny. Zresztą nie tylko, że Jezus zgromadzi małą grupkę ludzi, ale nadto będzie im zabrany, uczniowie będą rozproszeni, więc nastąpi też jakiś moment, poważny moment kryzysowy. I nie należy się tym martwić, bo Bóg z czegoś naprawdę maleńkiego może spowodować rozwój czegoś bardzo wielkiego. Mamy tutaj wręcz takie rozbudowane, paralelne stwierdzenia zawierające taki opis większy, że najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, aż takie opisanie tego, a później wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Jeszcze dalej mamy później rozbudowanie, że wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Wielkie gałęzie wypuszcza. Przede wszystkim widać, że Pan Jezus tutaj akcentuje ten, można powiedzieć, horyzontalny wymiar Królestwa, a więc jego
rozwój tutaj na ziemi. Gdy chodzi o te gniazda i o te ptaki, ciekawa rzecz, bo w pierwszej przypowieści ptak występował w roli negatywnej. Porwał ziarno posiane, które nie przyniosło owocu. Teraz w ostatniej przypowieści, no, te ptaki przychodzą i kryją się w cieniu tego drzewa. Mamy tutaj, wydaje się, pewną też aluzję do obrazu rozwijanego choćby przez proroka Ezechiela w 17 rozdziale, gdzie właśnie jest mowa też o tych ptakach niebieskich gnieżdżących się na drzewie. I właściwie prorok mówi o tym, że no właśnie, nawet i pośród narodu wybranego będzie miejsce dla ludzi obcych narodów, że przybędą także obcy, a więc odnowiony Izrael, odrestaurowany Izrael będzie też otwarty na pogan, którzy będą przychodzić i nawracać się. Otóż właśnie wydaje się, że tutaj może jakoś Pan Jezus zrobić te aluzje właśnie także do tego, że rozrost będzie tak wielki, że będzie miejsce dla wszystkich. Ba, że siła przyciągania będzie taka, że może nawet ci, którzy kiedyś byli przeciwni, na przykład te ptaki wydziobujące, teraz wręcz będą w tym królestwie szukać no tutaj jakiegoś schronienia, czyli będą może i ci przeciwnicy nawracać się i wchodzić do kościoła. No, jest to pewna sugestia. Sama przypowieść wprost nie pozwala nam zdobyć pewności, czy rzeczywiście Pan Jezus miał taki zamysł, no ale na tle starotestamentalnych tekstów rzeczywiście taki wniosek się też nasuwa. I podsumowując, Jezus tutaj no, jawi się jako ten, który dlatego głosi w przypowieściach i bez przypowieści wszystkim nie głosi słowa, bo oni mogą tyle tylko pojąć. Chodzi tutaj o ten etap jeszcze ziemskiego Jezusa, kiedy Jezus może poświęcić czas grupie tych wybranych. Do całych tłumów może on tylko mówić w przypowieściach. Oni nie są w stanie więcej pojąć. Więc dostosowuje sposób mówienia do nich, o ile mogą cokolwiek pojmować. Natomiast przyjmuje metodę, by teraz przede wszystkim wyedukować uczniów. Oni są tak ważni, w centrum uwagi, im na osobności wszystko wyjaśnia. Potrzebne jest to wyjaśnienie, żeby oni byli pełni, pełni też zrozumienia. Oznacza to, jak powiedzieliśmy wcześniej, że nie wystarczy słuchać słów Ewangelii, ale trzeba je też zrozumieć, przyswoić sobie, pójść na to słowo, zmienić życie, zaangażować się. I właśnie tego oczekuje Jezus od tych wybranych. Oni są warunkiem, no właśnie, tego, co będzie dalej, dalszego rozwoju Królestwa Bożego, z tego ziarnka gorczycy, aż po wielki krzew, że ptaki niebieskie będą się gnieździły w jego cieniu. Jest to metoda Jezusa i tutaj ewangelista też tłumaczy ten problem, dlaczego jeszcze za ziemskiego życia Jezusa tak wielu ludzi nie pojmowało i nawet ci, którzy najpierw wiwatowali, później krzyczą ukrzyżuj. A więc cały czas ewangelista chce nam tutaj ukazywać pewne prawidłowości związane z dynamiką rozwoju Królestwa Bożego. Gdy pisał do tych chrześcijan, powiedzmy, z końca lat 60., to miał dużą trudność, bo ich trudno było przekonać, na pewno wobec różnych trudności, prześladowań, że naprawdę to tak może być. Że gdzieś, powiedzmy, na
marginesie niemalże wielkiego Imperium Rzymskiego, gdzieś tam na tych krańcach dalekich, na wschodzie, w niewielkim kraju, w Palestynie, pojawia się Zbawiciel, nie w Rzymie, nie w centrum całego tego imperium trząsącego połową świata ówczesnego, ale właśnie tu gdzieś na obrzeżach. I ta niewielka grupa ludzi ma przyczynić się do zbawienia całej ludzkości. No, wówczas wydawało się to rzucaniem się z motyką na słońce. Dzisiaj z perspektywy 2000 lat widzimy, że no, Pan Bóg jest cierpliwy, ma czas, ale że ta dynamika jednak jest tak wielka, że cały świat jest teraz ewangelizowany. Już wielka jest liczba ludzi na świecie, którzy w ogóle o Jezusie nie słyszeli. Ale widzimy, że jednak wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Więc Jezus zapowiada, że Ewangelia ma być głoszona po krańce ziemi, więc ten proces trwa nadal. Dla nas zadanie podstawowe to zrozumieć, cierpliwie tutaj podchodzić do tej kwestii, nie zrażać się, mieć ufność i takie spojrzenie, można powiedzieć, jezusowe, optymistyczne, że ostatecznie Królestwo Boże rozwija się, chociaż tego nie widzimy, i no, na pewno powinniśmy być bardziej czujni, aby umieć dostrzegać to, czego może inni nie widzą. Ludzie, którzy nie wierzą w Chrystusa, są zupełnie ślepi. Uczniowie, którzy są pouczani przez Jezusa, jak to się dokonuje, wiedzą lepiej i mogą wychwycić w tym świecie więcej tych przejawów rozwoju Królestwa Bożego, zauważyć te pewne procesy, choć i tak rozwój tego Królestwa, choćby w dzisiejszym świecie, przy tak wielkim zamieszaniu, pozostaje dla nas wielką tajemnicą. I niektórzy się zastanawiają, czy to już koniec świata, koniec Kościoła, ten wielki kryzys, a jednocześnie w niektórych regionach świata Kościół doznaje niezwykłego wzrostu, ogromnej żywotności, więc Pan Bóg ma swoje plany i my musimy patrzeć globalnie, całościowo, żeby umieć dostrzec, że jednak no, jakieś plany Boże w tym wszystkim są. Mamy robić to, co do nas należy. Świadczyć o Chrystusie, głosić Ewangelię, najpierw przyswajać sobie, żeby lepiej rozumieć, wtedy jesteśmy w stanie stać się lepszymi narzędziami w ręku Jezusa.